Dzisiejsze śniadanie z Klubem Biznesu GKS Katowice organizowaliśmy w nowym dla nas miejscu, czyli w najbardziej prestiżowym miejscu w Katowicach, restauracji 27 piętro. Myślę, że to już będzie nasza stała lokalizacja śniadań. Co nas najbardziej cieszy, to ilość gości, która dzisiaj pojawiła się na dzisiejszym śniadaniu. Powiem szczerze, przy stole powoli brakowało miejsca. Warto też wspomnieć o sponsorze dzisiejszego śniadania, ponieważ to jest bardzo istotna rzecz. Qatar Airways chyba przedstawiać nie trzeba. Jest to firma znana w świecie sportu i chyba także dla tych, którzy sportem nie interesują się w ogóle. Dzisiaj przedstawiciel tej firmy zaszczycił nas swoją obecnością. Qatar pojawił się jako sponsor dzisiejszej imprezy. I rozmawiając w kuluarach gdzieś, ten odbiór naszej działalności Klubu Biznesu GKS Katowice był bardzo pozytywny. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej stałej współpracy i że z każdym kolejnym biznesowym spotkaniem gdzieś tego typu marki będą coraz bliżej GKS-u Katowice. Nie mogę powiedzieć inaczej, że jak tylko to, że oceniam je bardzo pozytywnie. I tutaj mając swoją przemowę i swoje wystąpienie na tym spotkaniu, mówiłem o naszej długoletniej współpracy pomiędzy nasz partnerem a GKS-em. Na samym początku te spotkania też wyglądały troszeczkę inaczej, były bardziej kameralne, one dopiero ruszały. Teraz z perspektywy lat widać, jak one się bardzo rozwinęły, zmienia się otoczenie. Teraz jesteśmy właśnie w pięknej restauracji, zwiększa się ilość firm, które biorą udział w tych spotkaniach, zwiększa się też wielkość tych firm, zmienia się wielkość tych firm, które tutaj biorą udział i chcą wspierać GKS. Także no, tylko można powiedzieć, że tylko pozytywnie. Tak, no wystartowaliśmy po przerwie letniej. Spotykamy się teraz po raz pierwszy w tym okresie jesiennym. No ponad 40 podmiotów. Sponsorem strategicznym tego śniadania była firma Qatar Airways, także marka międzynarodowa, marka globalna. No to pokazało, że ten nasz klub biznesu jest w bardzo dobrej kondycji, że wciąż się rozwija. 1/3 podmiotów obecnie dzisiaj na spotkanie to firmy nowe. To też pokazuje, że otwieramy się na nowe kierunki. No i mam nadzieję, że już niedługo będą tego efekty. Tak, no to przedłużenie to zawsze jest oznaka zaufania, które ktoś powierza właśnie klubowi, tym naszym działaniom. To oznaka tego, że ktoś jest zadowolony z tej współpracy i to oznaka tego, że ktoś chce współpracę dalej i stale rozwijać. No tych firm bodajże 9 w dniu dzisiejszym tą współpracę przedłużyło, już od dobrych 2-3, niektóre firmy 4-5 lat, także od samego początku tego klubu biznesu. To pokazuje, że obrany kierunek jest właściwy i należy nim podążać.